Od paru miesięcy Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujących nadzieja, którą mam być, no przyjemność być prezesem, realizuje projekt, którego celem jest zbudowanie strategii polityki senioralnej na lata 2022-2026. Projekt przewiduje realizację. Wielu przedsięwzięć, które mają na celu zaangażowanie maksymalnie dużą ilość seniorów miasta Legionowa, przypomnę, że senior w mieście legionowym to jest osoba, która ukończyła 60 rok życia takich osób w mieście legionowym mamy 13 tysięcy i największą trudność nam, jako realizatorom tego przedsięwzięcia zadania jest zaangażowanie mieszkańców seniorów do tego żeby wnieśli swoje uwagi, propozycje na kolejne lata działalności i samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, ale również i swojego udziału w tych przedsięwzięciach na kolejne lata. W dniu dzisiejszym odbyły się, odbyło się przedsięwzięcie, które nazwaliśmy kawiarenki obywatelskie, kawiarenki w czasie których trzy zespoły pracowały i wypracowały, wypracowywały właśnie różne wnioski do tej strategii. Jednym z takich podstawowych było wypełnienie ankiety, które przygotowaliśmy wspólnie z socjologiem w naszym zespole projektowym, które będziemy w tej chwili rozprowadzali po całym mieście i starali się zebrać jak najwięcej pozytywnych, ale również i negatywnych głosów w sprawie polityki senioralnej. Korzystając z, z rozmowy z Panem, chciałbym poprosić wszystkich seniorów Miasta Legionowa, o tym o to, żeby wypełnili te ankiety, żeby zgłosili się albo do stowarzyszenia naszego na ulicy Piłsudskiego 3, gdzie będą czekały te ankiety. Przypomnę to są ankiety anonimowe, które no, nie obligują do tego, żeby składać podpis, nazwisko, imię, adresy, telefony, maile ale ich zadaniem głównym jest tylko zebranie opinii, wniosków i propozycji na kolejne lata. Pomimo tej trudnej sytuacji pandemicznej udało nam się dzisiaj zebrać prawie 30 osób, przedstawicieli Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych, ale również i indywidualnych seniorów reprezentujących różne organizacje w mieście Legionowie. No i w dniu dzisiejszym żeśmy to zadanie zrealizowali. Jeszcze raz proszę seniorów o zgłaszanie się, o udział w tym, po to, żeby za rok, za dwa, za trzy nie mieć pretensji, że y, czy samorząd, czy organizacje pozarządowe nie realizują takich wniosków czy innych, a myśmy to zgłaszali. Zapraszamy również takie organizacje jak samorządy mieszkańców, jak wspólnoty mieszkaniowe i innych ludzi, którzy chcą wnieść swój wkład w budowanie tej strategii polityki senioralnej na najbliższe lata.